Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Na prośbę kilku widzów chciałem dzisiaj zaprezentować słonika, a tak naprawdę mumakila. Na początku pokazuję podstawkę z martwymi wojownikami. Tutaj jeszcze powiem, jeśli by ktoś miał jakieś pytania, jakbyście coś interesowało, to pisz w komentarzach. Jest planowany inny filmik. Tutaj akurat pokazuję na pierwszym planie oderwaną rękę z krwią. Jest w planach inny filmik przy lepszym oświetleniu i może właśnie w większym moim komentarzu, jeśli chodzi o malowanie, bo tutaj nie będę się jakoś szczególnie rozdrabniał. Jeśli chodzi o parametry tej figurki, bo jest imponująca, ma wysokość 23 cm, a długość 25 cm. Ja się zdecydowałem na takie czerwone szmaty okrywające te kosze. Trochę pomarańczowego do rozjaśnienia, ale mówię, jeśli kogoś będzie coś interesować, to będę mógł bardziej skomentować, kiedy nagram ten drugi filmik, bo no tutaj to jest światło z żarówki, więc nie wszystko tak dobrze widać. Jeszcze za chwilę zademonstruję, ponieważ też były pytania, jak wyglądają figurki na tym omakilu. Jeśli chodzi o miejsce, no to tak, no jest trochę, chociaż mogłoby być więcej, bo niektóre figurki jakoś tam nie chcą się do końca zmieścić. Jeśli chodzi o malowanie, to powiem Ci, że trochę czasu to zajęło, nawet nakładanie samego podkładu, no było z tym troszeczkę zabawy. Nie liczyłem dokładnie, no ale właściwie malowałem to jakieś około 2 tygodni, wiadomo, z przerwami czy z różnymi takimi sytuacjami. Sama podstawka to była malowanie około 3 dni, więc no jest trochę, no ale też chciałem, żeby jak najwięcej szczegółów było pokazane. O, tutaj Ci pokazuję zbliżenie nog, właśnie, żeby zobaczyć, że no kilka tych warstw też nakładałem. Tutaj pokazuję Ci kły. Ja tutaj robiłem jakimiś 4 kolorami. Od takiej właśnie kości słoniowej, jeśli chodzi o górę, i później coraz ciemniej, coraz ciemniej, aż do czarnego. To jest zbliżenie oka. Ja swoje figurki lakieruję, więc tutaj jest też taki połysk, no ale to też ułatwia jakby przechowywanie, te kolory też nie blakną, lakier dobrze zabezpiecza. Teraz właśnie demonstruję te figurki, więc widzisz, jak to mniej więcej wygląda. To najwyższy koszt, no to jedna figurka, dowódca może tutaj być. W tym drugim chyba 4 figurki, w tym tutaj to chyba jest 6. No i po jednej z boku, raczej tam 2 nie wejdą. Jeszcze. Tak się prezentuje całość. Jeśli byś miał jakieś pytania, to pytaj. Jeśli się podobało, to proszę łapkę w górę. Pozdrawiam bardzo serdecznie i cześć.